Witam bardzo serdecznie z tej strony VS z Bandy Świstaka, a ze mną Basia. Basia to wiedzie, z przedszkolu. Baśka, twardo wymawiamy Baśka. Baśka jest ze mną dzisiaj i Baśka dzisiaj będzie pokazywać ostrą zadymę, tak jak ostatnio. Przepraszam za panią. Baśka, zobaczymy dzisiaj jakieś konkretne wjazdy, tak jak było ostatnio? Dzisiaj będzie gorzej, dzisiaj będzie goła dupa. Czyją gołą dupę zobaczymy? Nie wiem, może moją, ale moja jest za droga. O kurde! Może inną wybierzemy dupę, białą. Dupę wybierzemy, ta, ale będzie git wszystko, git. Baśka, słuchaj, ja mam takie pytanie najpierw. Jak ty się znalazłaś w ogóle tutaj na tej całej zadymce? Jaka jest geneza tego, że ty tutaj powstałaś? Twoja postać się pojawiła na MMA VIP i tak naprawdę pojawiła się ogromna fala zadymy. Wyszła Baśka i wszyscy po prostu, cały internet zadrżał. No bo proszę ciebie, wiesz, że mnie wszyscy znają, 8 lat przy kamerze robiłam, teraz wiesz, koleś mnie tu wciągnął w te tematy i mówi, że ja idealnie pasuję, że to jest moje miejsce, jest git. Baśka, lecimy dalej. Baśka, ty się dobrze czujesz jako taka zadymiara? Pewnie, że tak, a co? Ja mam wrodzone to. Tylko zadymy robić. Słuchaj, na meczach nie, przy kamerach. Na meczach nie mamy zadymki. Baśka, słuchaj, ja mam takie pytanie. Jeśli by dostałabyś odpowiednią przeciwniczkę, to byłabyś w stanie wejść do oktagonu? Nie nadaje się, bo ja nie lubię tego sportu, to mnie w ogóle nie interesuje, ale robię to sobie dla jaj. Ja się w ogóle bić nie umiem, tego trzeba wiesz, zacząć. Aha, czyli cała... Tylko na taką zadymiarę wyglądam, a tak ja widzisz, nie umiem. Baśka, zdradź nam jedną rzecz, co dzisiaj masz w rękawie? Chociaż taki jeden smaczek, co dzisiaj przygotowałeś, żeby wyciągnąć z rękawa i zrobić taką zadymę, jak znowu się działa ostatnio? Ja nigdy w rękawie nie noszę i nigdy ty nie mówię to, co będzie, leci mi to prosto, wiesz, prosto z główki, z ust i będę to balić, jak będzie. Będzie lepiej niż wtedy. No, czyli mamy... Ja nigdy nie robię scenariusza przed. No, czyli totalna improwizacja. Słuchaj, Baśka, to ja wnioskuję z tego, że ty masz takie zdolności teatralne w sumie, bo oni tam improwizują. No to właśnie o to chodzi. Ja mam to wrodzone i to będzie wszystko zrobione, git, bez żadnego scenariusza. Siema, nara, wszystko git. Baśka, a ty kiedyś byłaś aktorką może? No mam wygląd na aktorki, w rodzinie była aktorka, ale wiesz, nie skończyłam szkoły. To może genetycznie ci przeszło w takim razie? Tak wygląda, krew jakaś płynie tam aktorska. Baśka, słuchaj, generalnie jest tutaj dużo ciekawych walk, dużo się dzieje. Ja się chciałem spytać, na którą z walk ty się najbardziej się szykujesz? Na którą czekasz? Słuchaj, ja w tym temacie nigdy nie siedziałam, nigdy mnie to nie interesowało. Dopiero będę na gali, to zobaczę, jak wyjdzie, proszę ciebie, gala, jak ja będę, bo ja będę tą ringerką. To zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać, ale na pewno będzie git. Na pewno będzie git. Baśka, jak ty się czujesz w roli właśnie tej ringer, którą zostałaś? Nie wiem, jeszcze nie robiłam, dopiero będę robić. Ale będzie chyba na pewno git i będzie... To jest właśnie mój klimat. Baśka, słuchaj... Krzyki, te gwizdy, k***a, wiesz, te krzyki, Baśka, wiesz, to wszystko. Aha. Będzie git. Słuchaj, ja mam pytanie o twoją genezę w internecie. Jak się zaczęło, że ty się zaczęłaś pojawiać w internecie, zaczęłaś tam robić z ogromną, zajebistą furorę, ale jaki był początek tego, że powstała właśnie Baśka w internecie? No, kolesi mnie znalazły i hej, ja usiadam na stole i jedziemy z koksem, nie ma lipy, bez zahamowania. Zobaczymy, wszystko jest git, morda znana, wszyscy mnie znają, każdy mi się kłania i jestem dzisiaj co? Na gali. No i co, szacuneczek? A nie, jeszcze jak? Z pokłonami. Baśka, słuchaj, gdybyś mogła wybrać największego zadymiarza w Polsce, kto to by był i dlaczego ty? Zadymiarz największy? No ja! No ale, chyba. Ale dlaczego ty, Baśka? No bo ja tak myślę, że ja jestem najbardziej lubię robić zadymy. Bo ja mam to wrodzone. Tak. No i generalnie ja mam jeszcze takie pytanie, Baśka, słuchaj, dzisiaj będzie się dużo działo, mamy konferencję, powiedziałeś, że będą gołe dupy. I ja mam pytanie, bo ostatnio to ty rozbierałaś tutaj Najmana i Miśka z Nadarzyna. Kogo dzisiaj będziesz rozbierać? Nie wiem, jaki będzie układ. Mi się zdaje, że gej. Gej, będziesz to zbierać? Daję, bluzka w górę i nie ma lipy. Tak. Baśka, słuchaj, ja mam jeszcze takich parę pytań. Mianowicie, kim ty chciałaś zostać, jak byłaś mała? Oj, zakonnicą. A skąd ta motywacja? Nie wiem. Tak jakieś natchnienie było. Było. A i przeszło w pewnym momencie. Co tam na tej drodze się zmieniło? Oj, na drodze się dużo zmieniło. Przecież byłam, wiesz, youtuberka, rozkręciłam ten internet, wszystko bajera. Wszystko Baśka rozkręciła. Drugiej takiej Baśki już nie będzie. Już no to, nie z tym się totalnie zgadzam. Słuchaj, Baśka, a jakbyś mi powiedziała, jak twoje życie się zmieniło w momencie, w którym właśnie stałaś się tą Baśką taką popularną w internecie, wybuchłaś, ludzie cię znają, tak jak mówisz, jest szacuneczek. Co się wtedy zmieniło w twoim życiu? No wszystko się zmieniło, postać, wszystko, wiesz, tylko to w
Gdzie się nie pokaże, każdy mnie zaczepia, siema baśka. Dzieci po 12, po 14 lat, siema baśka, nikt szacu nie ma dla mnie. Nie gadają, mam wybane. Na TikToku byłam, musiałam zablokować, bo dzieci do mnie dzwoniły po 12 lat. Siema baśka. Ale jak to dzwoniły do ciebie dzieci? Na telefon, gdzieś telefon brali i do mnie dzwonili. A twój numer wypłynął i dzieciaki do ciebie dzwoniły, na siema Baśka? Tak, po 12 lat, siema Baśka. I musiałam zablokować. Słuchaj Baśka, ja mam takie pytanie, czy ty planujesz jeszcze jakoś inaczej rozwinąć swój content internetowy? Planujesz pójść w jakąś stronę, nie wiem, vlogowania? Może nie wiem, nawet zobaczylibyśmy jakieś gotowanie z Baśką? Ja wszystko już robiłam, ja już się zbiłam, wiesz, ja już zaliczyłam Mont Blanc, Alpy, Mont Everest, to ja już jestem wybita. Ja teraz mogę sobie tylko o tak. Co powiedzą, to ja idę, wiesz, cash, bajera i jest wesoło. Czyli dzisiaj Baśka rządzi, jesteśmy już na YouTube'owej emeryturze. Dokładnie, tak. Baśka rządzi na emeryturze, już ma wyjebane. Siema, nara. Dobra, w takim razie Baśka, ja dziękuję. Mam nadzieję, że dzisiaj naprawdę zobaczymy gołe dupy i grubą zadymę. I wielkie dzięki za wywiad, Baśka, i ja ci jeszcze milutkie konferencji pozdrawiam serdecznie. Dobra, siema, nara. Siema, nara. Dzięki, Baśka. Siema.